Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Za Kółka. Szanowni Państwo, za dwa tygodnie już Wigilia. I zapewne już czas nad tym, aby zastanowić się, jak obdarować tych naszych najbliższych. Także w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o gadżetach dla zmotoryzowanych osób, którymi możemy uszczęśliwić kierowcę. Zapraszam na obejrzenie dzisiejszego odcinka. Wielu z Państwa, tak jak i ja zresztą, boryka się z pewnym dylematem, jak obdarować taką osobę, jaki prezent wybrać, żeby ta osoba była zadowolona. Oczywiście fajnie, jak wiemy, znamy upodobania tej osoby, ale dla kierowców są pewne stałe pozycje, które zawsze ucieszą taką osobę. I jedną z takich propozycji jest wideorejestrator. Wideorejestrator, czyli popularna kameryka samochodowa, niezwykle popularna. Dzisiaj wiele osób nabywa takie urządzenie, ale jeżeli nie ma takiego wideorejestratora i wiemy, że ta osoba nie ma, warto zainteresować się takim urządzeniem. Na rynku jest mnóstwo naprawdę urządzeń w przedziałach cenowych naprawdę od 50 zł wzwyż. Czym się kierować? Mówiliśmy w dawnym odcinku naszego magazynu, czym się kierować przy wyborze takiego urządzenia. Oczywiście budżet jest naprawdę mocno zróżnicowany, ale w kwotach rzędu od 200 zł możemy naprawdę już znaleźć porządne urządzenie. Podstawowa kwestia, czym się kierować, tak jak mówiłem w odcinku naszym, kąt widzenia, co jest istotne przy tego typu urządzeniach, rozdzielczość i poprawność nagrania w porach nocnych, w momencie, gdzie mamy słabe oświetlenie. Bo zazwyczaj w pogodny dzień, w dzień słoneczny, wszystkie urządzenia nagrywają poprawnie, bądź bardzo dobrze nawet. Ale te podstawowe rzeczy, którymi powinniśmy zwracać uwagi, to właśnie kąt widzenia, aby jak najwięcej widziała ta kamera, co się dzieje przed autem. Kolejna propozycja dla kierowcy to tak zwany multitool, czyli urządzenie wielofunkcyjne, kieszonkowe w formie scyzoryka z mnóstwem narzędzi, oczywiście małych. To są rzeczy, które mają się przydać w momentach kryzysowych, kiedy nie mamy profesjonalnych narzędzi, wielkiego zestawu kluczy. Coś przyciąć, coś zagiąć, coś otworzyć. Takich multituli mnóstwo na rynku do wyboru i do koloru również. Taka rzecz cieszy, zawsze można mieć to w kieszeni, zawsze w schowku, w samochodzie, a przydaje się w naprawdę różnych sytuacjach. Kolejnym prezentem, nad którym moglibyśmy się zastanowić, jest to alkomat. Alkotest, różnie to nazywamy. Generalnie urządzenie do sprawdzenia trzeźwości, czyli
urządzenie mierzące poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Na rynku również jest mnóstwo urządzeń w różnym zakresie cenowym, od miniaturowych w formie breloczka, które raczej jest to zabawką niż jakimkolwiek wiarygodnym urządzeniem, poprzez profesjonalne za kilkaset czy nawet powyżej 1000 zł. Czym się kierować przy wyborze tego typu urządzeń? Mówiliśmy już w dawnym odcinku naszego magazynu. Ale dla przypomnienia, generalnie rozróżniamy dwa rodzaje: z czujnikiem elektrochemicznym, bardziej dokładny, bardziej precyzyjny, i z czujnikami półprzewodnikowymi. Już w coraz mniejszym stopniu dostępny na rynku, na szczęście. Też przy alkomatach pamiętajmy też, że one podlegają pewnej kalibracji. Przy zakupie zwracajmy uwagę, czytajmy ulotkę producenta, czy ta kalibracja jest wymagana, zazwyczaj jest i jak często, bo to może określać ilość dmuchnięć do tego urządzenia, czy też czasowo może to producent określić. Następnym urządzeniem, choć generalnie dla starszego typu pojazdów, może się okazać zestaw głośnomówiący. Nowsze pojazdy w dużej mierze już ten zestaw posiadają wbudowany fabrycznie, najczęściej w system audio samochodu. Starsze pojazdy no niestety nie. Urządzenia godne uwagi zaczynają się naprawdę już od 100 zł, gdzie możemy bezprzewodowo telefon swój połączyć z tym urządzeniem i prowadzić rozmowy bez trzymania telefonu w ręku. Tak jak powiedziałem, od 100 zł. Dla przypomnienia, mandat za prowadzenie rozmowy wymagającej trzymania urządzenia przy uchu jest to 200 zł i o tyle co pamiętam, chyba 4 punkty czy 5 karnych. Także opłaca się z pewnością. Raz, że możemy zaoszczędzić troszkę pieniążków, a i podnosimy sobie samo bezpieczeństwo prowadzenia auta. Dla osób lubiących troszkę majsterkować przy swoim aucie, może warto pomyśleć o jakimś zestawie narzędzi. Oczywiście wybór ogromny na rynku, od małych zestawów po wielkie szafy profesjonalne. Wszystko dobieramy oczywiście do swoich możliwości, no i do upodobań osoby obdarowanej. Także nawet zestaw śrubokrętów potrafi ucieszyć przecież kierowcę. Narzędzia ręczne, narzędzia elektryczne również miło znaleźć pod choinką. Warto wiedzieć, co taka osoba ma w garażu, co ma w piwnicy. Taki krótki wywiad środowiskowy wśród rodziny zrobić, aby ten prezent był naprawdę, naprawdę trafiony, gdyż wybór jest ogromny. Niezastąpiony w okresie zimy, ale niekoniecznie tylko w tym okresie, może okazać się prostownik. Prostownik, czyli urządzenie do naładowania akumulatora. Warto taki uniwersalny wybrać, aby mógł naładować każdego rodzaju akumulator, bo akumulatory też ewoluują, też technika wkracza w tą dziedzinę różnego rodzaju. Są zwykłe kwasowe, żelowe. Ciekawą propozycją może się okazać zwykła latarka. Oczywiście te samochodowe, troszkę innej konstrukcji. Często wyposażone w magnes, które możemy sobie przyczepić do jakiejś części nadwozia, majsterkując przy aucie. Przydatna oczywiście nie tylko w samochodzie. Na co zwracać uwagę? Myślę, że na to, żeby konstrukcja odporna była na ewentualne upadki oczywiście. Tak jak mówię, te lampki, latarki warsztatowe, one są gumowane. Zazwyczaj ta konstrukcja jest odporna właśnie na takie rzeczy. Warto zainwestować w światła typu LED, gdyż one w przeciwieństwie do konwencjonalnych żarówek nie mają skłonności do uszkadzania się podczas właśnie upadku. Kolejna propozycja to kosmetyki. Wszelkiej maści kosmetyki samochodowe, czy też do konserwacji auta na zewnątrz, ale również i do wnętrza. Do konserwacji plastików, do konserwacji tapicerki skórzanej, jeżeli kierowca posiada takie auto. Też na pewno ucieszą taką osobę. Tych kosmetyków jest naprawdę też cała masa w zestawach, czy też pojedynczo. Tych gadżetów mogę wymieniać. Tutaj, że tak powiem, wodze fantazji można sobie puścić naprawdę na długiej smyczy. Różnego typu, nie wiem, jak ktoś dużo
słucha muzyki z płyt. Może taki zasobnik na płyty CD do samochodu, też fajną rzeczą. Jakiś uchwyt na okulary przeciwsłoneczne, bo zazwyczaj w tych autach nie ma jakiegoś takiego miejsca specjalnego. Można wymieniać i wymieniać. No a jak Państwo już nic z tych rzeczy nie wybiorą, no to pozostaje jedynie nieśmiertelne skarpetki czy krawat kupić takiej osobie. Ale może warto troszeczkę się wysilić, aby ta osoba naprawdę była zadowolona. Także za 2 tygodnie, Wigilia, ruszamy na zakupy. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.